Oglądacie Państwo Monitor Polvision. Zgodnie z zapowiedzią moim i Państwa gościem jest nowo mianowana konsul generalna Rzeczpospolitej Polskiej w Chicago, pani Paulina Kapuścińska. Witamy serdecznie. Dziękujemy serdecznie za przyjęcie zaproszenia. Proszę powiedzieć, konsulat w Chicago to jedna z ważniejszych na świecie polskich placówek dyplomatycznych. Jak poprzednio pełnione funkcje i doświadczenie pomagają Pani w objęciu tego stanowiska i skutecznym radzeniu sobie z nim? Tak, rzeczywiście konsulat generalny w Chicago jest jednym z najważniejszych konsulatów naszych. Moje poprzednie doświadczenie, no, jak Państwo wiecie, miałam zaszczyt pracować w Los Angeles, najpierw jako zastępca konsula, później jako konsul generalny. Mam nadzieję i uważam, że to doświadczenie pomoże mi w sprawowaniu funkcji w Chicago. Zarówno doświadczenie, jak i też różne kontakty, które w tej chwili już pomagają mi rozwijać współpracę w Chicago. Kadencja pani poprzednika Zygmunta Matyni, jak i jego poprzedników, co takie osiągnięcia jak między innymi remont budynku konsulatu, usprawnienie wydziału paszportowego, to szereg imprez o charakterze kulturalnym, a także współpraca i zacieśnienie tej współpracy z ośrodkami Polonii na Środkowym Zachodzie, usprawnienie procesowania tych właśnie petentów. A jakie są Pani najważniejsze cele na tę kadencję? Tak, rzeczywiście moi trzej poprzednicy skutecznie przeprowadzili trudny proces remontu konsulatu i to ich wielka zasługa. I dzięki temu z całą pewnością konsulat, który jest przepięknym obiektem, będzie służył Polonii i tym wszystkim wydarzeniom, które pragnę zorganizować po to, żeby promować Polskę i Polonię i jej zasługi dla tego regionu. Takie główne założenia, które na pewno chciałabym zrealizować, to jest przede wszystkim poszerzenie współpracy i komunikacji konsulatu ze światem zewnętrznym, z partnerami polonijnymi, amerykańskimi. Temu będzie służyć rozwinięcie naszej obecności na nowoczesnych platformach takich jak Twitter i Facebook. Zachęcam wszystkich Państwa do wyszukania polskiego konsulatu w Chicago właśnie na Twitterze i na Facebooku, gdzie umieszczamy codziennie różne informacje. Lada moment będziemy mieć nową stronę internetową i to jest bardzo ważne narzędzie. To niestety obecna jest daleko nie spełnia żadnych standardów. W związku z tym zachęcamy do odwiedzania strony internetowej. Pragnę uruchomić newsletter, czyli taką informację, którą będziemy wysyłać na adresy e-mailowe do osób i prywatnych, przysłowiowego Kowalskiego czy Johna Smitha, ale również do instytucji o wydarzeniach czy organizowanych przez nas, czy też takich, które rekomendujemy, które są organizowane przez Polonię. To jest bardzo ważne narzędzie. Takie coś rozwinęłam właśnie w Los Angeles. Będziemy też werbować te adresy, zachęcać wszystkich, którzy pragną otrzymywać te informacje, do wysyłania tych danych. Ale oprócz tej komunikacji elektronicznej, no oczywiście będziemy dalej utrzymywać kontakty z całą diasporą, która leży w kompetencjach naszego okręgu. To jest, przypominam, aż 13 stanów Midwest, aż do Luizjany na południu. Będziemy pełnić tak zwane dyżury konsularne, to jest już standard. Utrzymywać kontakty z tymi organizacjami, które już mają długą i dobrą historię współpracy, ale też wspierać nowe inicjatywy. Państwo pewnie pamiętacie, w sierpniu w Chicago odbyła się duża konferencja pod tytułem Quo Vadis. I to jest duży potencjał młodych Polaków, osób polskiego pochodzenia, którzy coś chcą zrobić dobrego i my też chcemy z nimi współpracować.
pozostajemy w takim razie w tym temacie, ponieważ Chicago to szereg organizacji i instytucji polonijnych w odróżnieniu od tych mniejszych okręgów konsularnych. Co Pani chciałaby, aby przedstawiciele tych organizacji i instytucji wiedzieli o Pani i jak Pani zdaniem powinna układać się współpraca polskiej placówki dyplomatycznej z organizacjami, czy to oficjalnymi, czy tymi mniej instytucjami, klubami, zrzeszeniami? Oczywiście, to ja starałam się, bo to jest koniec trzeciego tygodnia, jak jestem w Chicago i przez te kilkanaście dni starałam się przedstawić wszystkim najważniejszym organizacjom polonijnym w Chicago, ale również w okręgu Detroit w Michigan, czyli w dwóch największych skupiskach osób polskiego pochodzenia. Ale mam świadomość bardzo wielu tych organizacji, które traktuję jako rewelacyjny potencjał, bo są to osoby, które są zorganizowane, które mają zaplecze, czy też infrastrukturalne, finansowe, jak również instytucjonalne. Tu są takie miejsca, jakich w innych regionach Stanów Zjednoczonych nie mamy, więc to jest wspaniałe. Tylko trzeba mieć pomysł. Myślę, że tych pomysłów jest wiele. Zależy mi na promowaniu historii Polski, zwłaszcza tej ostatniej. Tu najbardziej skutecznym narzędziem, które będę chciała realizować, to są pokazy filmów dokumentalnych. Chociażby dzisiaj prezydent Bronisław Komorowski otworzył symboliczny grób w Bykowni koło Kijowa. Ja mam film dokumentalny prezentujący pierwszą misję w 2005 roku polskich naukowców tamże. Różne ważne wydarzenia, które chcę zaprezentować, przybliżyć Amerykanom, osobom polskiego pochodzenia, młodym Polakom, no i wszystkim innym, bo też musimy swoje społeczeństwo edukować. Chcę mówić o współczesnej Polsce. Jakkolwiek jest kryzys na całym świecie, w Europie, to Polska cały czas zachowuje te zielone indeksy powyżej zera, stąd mówimy Zielona Wyspa o Polsce. I chcemy mówić o tym, jaka jest Polska, prezentować jej aspekt kondycji ekonomicznej. I chcę również mówić o Polonii, o tym niezwykłym wkładzie w zbudowanie Stanów Zjednoczonych przez Polaków. I tu mamy rewelacyjne przestrzenie i partnerów, Muzeum Polskie, organizacje polonijne, ale również amerykańskie. Przed nami wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Jak informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ważne, aby Polacy brali w nich, zamieszkujący tutaj w Stanach Zjednoczonych, aby brali czynny udział. Czy podziela Pani tę opinię? No oczywiście. Oczywiście bardzo nam zależy. Osoby, które wyjechały z Polski, zdecydowały się mieszkać w tym przypadku w Stanach Zjednoczonych, zależy nam, żeby były pełnoprawnymi obywatelami tego regionu, tego kraju, czyli między innymi spełniali swój obywatelski obowiązek, jakim jest udział w wyborach, w tym wypadku amerykańskich. Proszę pamiętać, że jeżeli potencjalny amerykański kongresmen, senator, prezydent będzie wiedział, że jest duża grupa Polaków, która idzie i głosuje, to będzie starał się spełniać ich postulaty i słuchać ich potrzeb. Kiedy będzie wiedział, że ta grupa nie głosuje, z tym może być już zupełnie inaczej. Zmieniamy temat. Jak przedstawiać się będzie kalendarium jesienno-zimowe Konsulatu Rzeczpospolitej Polskiej? I czy planuje Pani utrzymanie wszystkich spotkań, które tradycyjnie w konsulacie przy Lakeshore Drive odbywały się do tej pory, jak ze studentami czy kombatantami? Och, jak najbardziej. Oczywiście to są ważne spotkania, także z całą pewnością będą utrzymane te wszystkie spotkania. Myślę, że nawet dodamy ich więcej. Już zdążyliśmy dzisiaj rano gościć grupę naszych wspaniałych aktorów z Teatru Narodowego. Pokazało się, że byli pierwszy raz w konsulacie. No. Cieszę się, szkoda, że dopiero teraz. Cieszę się, że to my mogliśmy ich gościć. Takich spotkań będziemy mieć na pewno więcej.
Oczywiście najważniejsze święta narodowe, jakie są 11 listopada, 3 maja i wszystkie inne rocznice będziemy obchodzić. Mnie będzie zależało na tym, ażebyśmy mogli wychodzić z tymi imprezami również do Amerykanów. Bardzo ważne będzie to, żeby te imprezy były atrakcyjne dla maksymalnie szerokiej rzeszy widzów, uczestników, osób polskiego pochodzenia, młodszych, ale również amerykańskich przyjaciół. Tak, żebyśmy ten kaganek oświaty, informacje o Polsce rozsiewali jak najdalej i pokazywali naszą historię i naszą współczesną Polskę, bo nie mamy się czego wstydzić. Na zakończenie bardzo proszę o jeszcze raz przywitanie naszych telewidzów. Dzień dobry, nazywam się Paulina Kapuścińska i mam zaszczyt być nowym konsulem generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago i liczę na współpracę z Państwem. Mam nadzieję, że będziemy zadowoleni z tego okresu. Dziękuję bardzo. Pani konsul, dziękujemy serdecznie za uwagę. Życzę nic innego, tylko powodzenia na nowym stanowisku. Dziękuję bardzo.